тайм-аут мне мобилизует. И там день добра. Wiem, że mówię do ludzi, przede wszystkim do mężczyzn, przede wszystkim do ludzi w okolicach 10-11 roku życia, którzy mają czas na grzebanie po internecie i wynajdowaniu filmików, jak gdyby mają najwięcej pary. No i to dosyć długo, bo jeszcze przez 5 albo 6 lat będą mieli siły i czas i ochotę do tego, żeby grzebać po internecie. Chciałem powiedzieć, że jestem zbulwersowany. Powiedziałbym zgodnie z naukami pani Pauliny. Jestem zbulwersowany, autentycznie zbulwersowany. Autentycznie zbulwersowany, czyli tak jakbym mógł być nieautentycznie zbulwersowany. No mógłbym aktorsko na przykład. Ale jestem autentycznie zbulwersowany tym, jak nieudolna jest ludzkość, jak nieudolna musi być. Musi być, po prostu nie ma szans. Ludzkość nie ma szans na przetrwanie. Prędzej czy później wpadnie w pułapkę grawitacji. No bo gdyby nawet wymyślić sobie taki pociąg, znaczy takie rakieta z rakiety i rakieta z rakiety i ciągle kolejna rakieta wysyłana w kierunku tego w przeciwnym kierunku do centrum grawitacyjnego galaktyki. Gdyby sobie wyobrazić takie kolejne rakiety sterujące, takie startujące kolejne człony rakiet, no to jak gdyby załoga takiej 8-osobowa załoga takiej rakiety musiałaby przez całe życie pracować nad tym, żeby wyprodukować kolejną rakietę, którą wyśle swoje dzieci. No jakby mają dzieci, mają na utrzymaniu staruszków, jeszcze te swoje dzieci muszą na nich zbudować rakietę, żeby je wyprawić w przestrzeń kosmiczną w kierunku pożądanym. I w tym momencie to jest absurd. Dlatego, że przede wszystkim na takiej rakiecie nie będzie dość zasobów, żeby wyprodukować tą nową rakietę mniejszą. Czyli jak gdyby, jeżeli mieszkamy w domu, to nie mamy w tym domu tyle zasobów, żeby z tego domu zrobić drugi dom. Nie da się mieszkania podzielić na dwa, żeby dzieci mieszkały razem z rodzicami w tej drugiej połowie mieszkania. Muszą zbudować swoje własne, jeżeli zdobędą środki, a środki muszą zdobyć na ziemi. Nie może być tak, że zabiorą z poprzedniej rakiety środki do zbudowania następnej. Więc w związku z tym muszą je zdobyć samodzielnie i muszą pozyskać po drodze, a po drodze nie ma nic. Jest tylko próżnia kosmiczna, nie ma gwiazd, nie ma planet, nie ma w ogóle nic. W związku z tym nie ma szans, żeby cośkolwiek pozyskać. Na Ziemi można, no oczywiście, to jest tak właśnie, że można zdobyć pracę, można nabyć umiejętności, można jakoś sobie jeszcze radzić, ale to cały czas będzie na Ziemi. W związku z tym nie będzie takiej wyprawy w dowolnym kierunku, ani kosmicznej, i w związku z tym zupełnie spokojnie filmy fantastyczno-naukowe mogą być produkowane z tym sumieniem, że to nie bzdury, że to tylko takie wizje zarobkowe, bo jak gdyby każde angażowanie środków w jakąkolwiek wyprawę kosmiczną kończy się na tym, że trzeba zrobić film o tym po prostu, że będzie taniej, że będzie szybciej, że będzie prościej. Zrobimy film, zarobimy na nim pieniądze i nie będziemy musieli nigdzie lecieć. Także jestem zbulwersowany nieudolnością czego właśnie? Bo sama koncepcja wyprawy kosmicznej jest świetna, jest bardzo płodna, jak to się mówi, czyli można dużo wymyślić historii. Już sobie wymyśliłem z rakiety startującą i teraz dowolna historia, już początek. Taki początek historii, jest fantastyczna naukowa środowisko, 8-osobowa załoga, dzieci wylatują na następną wyprawę, biorą
trwają prace nad kolejnym modułem, który będzie startował w pożądanym kierunku, żeby się wyprawić od tej rakiety matki. I w tym momencie każda historia może być osnuta na tym ośmioosobowym gronie. Dzieci, dziadków, rodziców mogą się w swoim piekiełku ośmioosobowym kłócić, żenić, nie mogą się zdradzać, bo nie ma z kim. I to chyba o to chodzi, żeby nie było z kim się zdradzać. Bo na pewno się zdradzimy, jeżeli będziemy mieli kimś z kim. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.